Kurczę, powiem wam, dawno tak nie miałem, żeby Władimircem, praktycznie z Władimirca nie wysiadać i tylko robić z całymi dniami. No ten spychacz odmienił rolę Władimirca i ja trzy dni do 12 oto godzin naklepałem. Dużo, niedużo, ale u mnie więcej, on ten ciągnik stał jak robił, a teraz to po prostu, żeby wyrobić to wszystko, to co muszę robić. Już wyczuty jest spychacz, jeżdżę większym biegiem, szybciej jeszcze. Fajnie działa. Wtedy nieco spycham, to będę wybierał w poniedziałek. Dzisiaj w ogóle jest piątek, teraz już jest godzina 19. Może do 20 uda mi się zepchnąć. Chciałbym to dzisiaj zrobić, jak ja to jutro dokończę. Ale jutro jest inna robota. Teraz tak, żyto jest posiane. Już ma 3 liście. Można popryskać od chwastu. Pszenica dopiero będzie wschodzić. Tamte dynie wybrałem. Z 3 hektarów tam wyszło średnio 600 kg z hektara, więc jak na ten rok jest całkiem przyzwoicie, nie jest najgorzej. Ze wszystkiego, nie? No a tutaj to nie wiem, nie? Zobaczymy. To będę to jedną działkę na raz wybierał. Tam na początku pola było więcej chwastu, to jest trochę mniej, już jest czysto. Się tam trochę rozkładało, bo chcę posiać rumianek. Wapno miałem dawać przed talerzówką, ale stwierdziłem, że dam po orce, bo będę chciał tam to przeorać i agregatę wymieszę po prostu sobie. Powoli. O, tutaj w dole to więcej. I z chwastami też daje radę. Dobra, kończę, bo koniec pola i muszę tutaj zawracać, jak potrzebuję wątroby. No tyle. października. Odnośnie komentarza, który mówił, że żeby odczepić kosiarkę z tyłu jako obciążnik, wtedy będzie lepsze prowadzenie. Można wtedy wał opuścić do końca. Wiecie co, ja sobie spróbowałem takie coś zrobić. Odczepiłem kosiarkę, owszem, tam po drodze czy na polu jakoś tam jedzie. Ale i tak czy siak nie mogę do końca opuścić tego wału, bo jak opuszczę do końca, to na jakimś bardziej piaszczystym terenie między wałami mi się i tak zbiera ziemia, więc i tak się zapyka
więc tak czy siak muszę mieć trochę ten wał umniejszony. Ja wiem, że jakby rurowy wał tylny był większy, to by było lepiej, ale to jest Wladimirec, to jest taki sprzęt specjalnie pod Wladimirca i tu niestety trzeba trzymać trochę na podnośniku.